tygodniku sieci ważny apel do świata. Nie wierzcie w kłamstwa o Polsce, mówi była ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Georgette Mosbacher. I dodaje, Polacy, mieliście rację. Polacy, zasługujecie na Nobla. Marek Budzisz opisuje, jak Rosja próbuje wrobić Polskę w rzekomy rozbiór Ukrainy. Te kłamstwa pojawiają się także w naszym obiegu medialnym. Bądźmy więc uważni, nie dajmy się na to nabrać. To są po prostu fake newsy. Niemiecki dziennikarz Henryk Broder mówi z kolei, że postawa Niemiec wobec Ukrainy napadniętej przez Rosję to największa hańba Republiki Federalnej po 1945 roku. A profesor Wojciech Roszkowski ujawnia nam, dlaczego napisał podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość i co w nim znajdą młodzi czytelnicy, uczniowie. Polecam tygodnik sieci. Michał Karnowski.